Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie Państwa w Międzynarodowym Centrum Kultury na drugim już spotkaniu z cyklu 1918 Kultura Nowej Europy. Cyklu, który będzie towarzyszył wystawie Architektura Niepodległości w Europie Środkowej, wystawie, którą otworzymy w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury już 8 listopada. A na razie tę wystawę zapowiada. To jest zbieg okoliczności, ale czasem tak bywa, że spotkania, które towarzyszą wystawie, której jeszcze nie ma, poświęciliśmy krajom, których już nie ma. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o Jugosławii, a dzisiaj chcemy porozmawiać o Czechosłowacji, o której opowie nam pani doktor Magdalena Bystra, którą bardzo serdecznie chciałem powitać. Pani doktor przyjechała do nas z Bratysławy, gdzie mieszka i pracuje w Instytucie Literatury Słowackiej Akademii Nauk. Jest absolwentką Uniwersytetów Jagiellońskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze. Jej pierwotna specjalizacja słowacystyka, a w jej ramach literaturoznawstwo, z czasem otwarła jej zainteresowania na szerszy horyzont historii idei czy historii intelektualnej Europy Środkowej. Dlatego tym bardziej się cieszę, że właśnie z jej ust usłyszymy o masarykowskiej Czechosłowacji, tak podziwianej w międzywojennej Europie jako ideał, wcielenie idei republikańskich i demokratycznych. A jak było naprawdę, to myślę, że jest zadanie dla Magdy. Zapraszam Cię. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i Państwu dziękuję za obecność. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć siłą rzeczy w formie skrótowej o międzywojennej Czechosłowacji jako o eksperymencie wspólnej wolności. Na wstępie postawię kilka pytań. Najprostsza słownikowa definicja eksperymentu jako próby realizacji nowatorskiego pomysłu, jako próby przeprowadzonej zwłaszcza w sztucznych warunkach, nasuwa pytanie o czechosłowakizm jako o pewną ideę, która stworzyła fundament czechosłowackiego państwa politycznego, projektu politycznego. Był sztuczny, skonstruowany w laboratoryjnym środowisku gabinetów czeskiej i słowackiej elity politycznej. Był udany. A może był nieudany, skoro Czechosłowacji na mapie Europy Środkowej już nie ma. Miał dalekosiężne lub dziś już drugorzędne konsekwencje społeczne i kulturalne. I wreszcie, jeśli opierał się o ideę czesko-słowackiej negocjacji, był w swojej istocie partnerski? Przy okazji warto zatrzymać się przy wspólnej wolności. Wspólnej, a więc czyjej? Niemców, Węgrów, Ukraińców, Żydów, Polaków, tak zwanych Czechosłowaków lub Czechów i Słowaków, a więc narodów, które tworzyły realną strukturę narodowościową w międzywojennej Czechosłowacji, albo Czechów i Słowaków, jako państwowotwórczych wówczas narodów. Narodów, których, choć ich tożsamość była odmienna, przystały na realizację pewnego projektu politycznego, który w okresie międzywojennym podkreślał tożsamość wspólną. A może warto odejść od perspektywy wolności narodowej i skupić się na międzywojennej Czechosłowacji jako na okresie kształtowania pewnych postaw obywatelskich, jako na projekcie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Bogata literatura przedmiotu, nie tylko czeska i słowacka, oferuje najróżniejsze możliwości odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Proponuje również wielość perspektyw i w związku z tym do pewnego stopnia możemy się zgodzić z tezą, którą rok po definitywnym rozpadzie Czechosłowacji przedłożył słowacki historyk Lubomir Liptak.
Cytuję. O stosunkach słowacko-czeskich i czesko-słowackich powiedziano i napisano już tyle, że pomysł wniesienia na grunt ich badań nowej optyki lub idei jest zazwyczaj świadectwem małej erudycji. Nawiasem mówiąc, tego typu wstęp z pewnością wykorzystano już kilka razy. Celem niniejszego wykładu z powyższym nie jest wprowadzenie dodatkowego balastu do i tak już wystarczająco złożonej problematyki, która w czeskim i słowackim środowisku akademickim z powodzeniem wykorzystuje nowe perspektywy badawcze, ale w tym ograniczonym czasie, który został nam dany, a więc zaledwie w przeciągu 1,5 godziny, skupię się przede wszystkim na czesko-słowackim dialogu w okresie międzywojennym i postaram się jak najczęściej w ramach możliwości oddać głos współczesnym. A schemat wykładu przedstawia niniejszy slajd. Pierwsze pole tematyczne będą tworzyły fakty, a więc Czechosłowacja w błyskawicznym skrócie od powstania do rozpadu. Drugie pole tematyczne to będą idee, a więc idea czechosłowakizmu w teorii i praktyce, a w okresie międzywojennym, a także wcześniej, dlatego że warto wspomnieć o bardzo intensywnych związkach czeskich i słowackich w XIX wieku. Trzecie pole tematyczne tworzą ludzie, a więc czesko-słowacka współpraca kulturalna w okresie międzywojennym. Tutaj będę musiała dokonać pewnej selekcji, skupię się więc na wybranych zjawiskach. Jest to również związane naszym wspólnym, ograniczonym czasem. Czwarte pole tematyczne będą tworzyły miejsca, a więc Bratysława jako tak zwana stolica Słowaków. Status Pragi jako stolicy kulturalnej Słowaków będzie się pojawiał w trakcie naszego wykładu wielokrotnie. I ostatnie pole tematyczne, właściwie już takie podsumowanie, tworzą mity, a więc bodajże najważniejszy w kontekście międzywojennej Republiki Czechosłowackiej mit Złotego Wieku. I przejdźmy zatem do faktów i do Czechosłowacji jako eksperymentu wspólnej wolności, który trwał prawie 75 lat. We wstępie do swojej książki Semioza jako politikum albo pomoczkowa wojna słowacki literaturoznawca i semiotyk Milan Szutowec umieścił taką niecodzienną dedykację. Wspomnieniu na nieszczęśliwe państwo, które miało takie oto nazwy oficjalne. Republika Czeskosłowenska, Czeskosłowenska z myślnikiem Republika, Czeskosłowenska Republika, Czeskosłowenska Socjalistyczna Republika, Czeskosłowenska Federatywna Republika, Czeskosłowenska Federatywni Republika, Czeska a Słowenska Federatywna, Federatywni Republika. I które nie potrafiło odnaleźć swojej tożsamości, w związku z czym nie dożyło nawet swoich 80. urodzin. Spróbujmy zatem wspólnie rozwiązać tę niecodzienną łamigłówkę. Republika Czeskosłowenska, tak zwana pierwsza republika, której dzisiaj poświęcimy nieco więcej czasu. Republika Czechosłowacka, która powstała po rozpadzie Austro-Węgier, państwo, którego konstytucję wprowadzono dopiero w 1920 roku, istniejące w latach 1918-1938. Czesko-Słowenska Republika z myślnikiem, tak zwana druga republika, było to państwo krótkiego trwania, które to powstało po zajęciu Sudetów przez III Rzeszę po Układzie Monachijskim, istniejące od 1 października 1938 roku do 14 marca 1939 roku. Nie został tutaj na tej liście uwzględniony podział Czechosłowacji w czasach II wojny światowej, kiedy to Czechosłowacja podzieliła się na protektorat Czech i Moraw i na zależne od III Rzeszy marionetkowe państwo słowackie. Odrodziła się w roku 1945 jako tak zwana Czeskosłowenska Republika, a więc Trzecia Republika, która istniała w latach 1945-1948, a więc do tak zwanego zwycięskiego lutego i przejęciu władzy przez rząd komunistyczny. Oficjalną nazwę Czeskosłowenska Republika miało także państwo istniejące w latach 1948-1960, będące już w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. I wreszcie Czeskosłowenska Socjalistyczna Republika było to państwo, które
którego nazwę przyjęto na mocy nowej konstytucji przyjętej w roku 1960. Nazwa była stosowana do roku 1990. Co ciekawe, w ramach tego konkretnego fragmentu czeskiej i słowackiej historii 1 stycznia 1969 roku Czechosłowacja stała się oficjalnie państwem federacyjnym. Ale jednak określenia federacyjny, federacyjna i tak dalej weszły w użycie dopiero w 1990 roku i wszystkie te nazwy dokumentują spór o oficjalną nazwę państwa czechosłowackiego, który jest znany jako tak zwana wojna o myślnik, która miała miejsce w latach 1990-92. Lub spojnik. I wreszcie definitywny rozpad Czechosłowacji na Republikę Czeską i Republikę Słowacką, oficjalnie ogłoszony 1 stycznia 1993 roku. I co ciekawe, decyzję o ostatecznym rozpadzie Czechosłowacji podjęto bez referendum. A w 1992 roku, 26 sierpnia w Brnie, w funkcjonalistycznej willi rodziny Tugendhatów, spotkała się czeska i słowacka delegacja na czele z Václavem Klausem i Władimirem Meciarem, która dyskutowała o podziale Czechosłowacji. Luksusową, funkcjonalistyczną willę Tugendhatów, perełkę modernistycznej czechosłowackiej architektury, zaprojektował w latach 28-30 światowej sławy architekt Ludwig Mies van der Rohe. W związku z tym, jak pisał Paweł Hille w nawiązaniu do Bohumila Hrabala, a tak zase żywot udzielał mimo żadną smiczku i znów życie zatoczyło niesamowitą pętlę. Możemy w związku z tym w taki sposób, mam nadzieję, płynny przedostać się do międzywojennej Czechosłowacji, w której swoją drogą funkcjonalizm jako styl w architekturze odegrał bardzo ważną rolę jako styl reprezentacyjny, styl nowoczesnej, demokratycznej Czechosłowacji. A zatem pierwsza republika, której dziś poświęcimy szczególną uwagę. Pierwszy taki temat, który pojawia się w kontekście nowego państwa, to Austro-Węgry za i przeciw. Na gruzach monarchii austro-węgierskiej 28 października 1918 roku powstaje państwo, dokładnie 100 lat temu, plus minus parę dni, którego łączy się z długotrwałym procesem w środowisku czeskiej, ale także słowackiej elity politycznej, mniej lokalnej, a zdecydowanie bardziej zagranicznej. Czechosłowacja bowiem powstaje na podstawie wstępnych porozumień zagranicznych reprezentacji politycznych Czechów i Słowaków, na przykład umowy Cleveland'skiej z 1915 roku, umowy Pittsburskiej z 1918 roku i deklaracji waszyngtońskiej z tegoż roku, za zgodą państw Antanty i Stanów Zjednoczonych. Składa się z nierównomiernych, terytorialnie różnych, różnie rozwiniętych części byłej monarchii austro-węgierskiej, Czech, Moraw, części Śląska, Słowacji i Rusi Zakarpackiej, które zamieszkują różne narody. Jest to państwo, które z jednej strony odrzuca austro-węgierskie dziedzictwo, często w taki sposób spektakularny i manifestacyjny. Na przykład burzone są pomniki, takie chyba dwa najbardziej znane przykłady to zburzenie pomnika Marii Teresy w Bratysławie i zburzenie kolumny maryjnej na Staromiejskim Namieście w Pradze. Natychmiastowo likwiduje tytuły szlacheckie i do pewnego stopnia deformuje, transformuje wizualne i symboliczne dziedzictwo monarchii austro-węgierskiej. A wielu z Państwa, wszyscy z Was, którzy byli w Bratysławie, na pewno wiecie, jak wygląda Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. On niegdyś miał, fasada tego budynku niegdyś miała zupełnie inny kolor. Dziś jest to wielka szara bryła, a niegdyś była morelowa w kolorze kości słoniowej, a więc właśnie w ten sposób poprzez zmianę koloru fasady na przykład manifestowano wówczas odrzucanie dziedzictwa Austro-Węgier. Z drugiej zaś strony Czechosłowacja dziedzictwo austro-węgierskie modyfikuje.
i w dużym stopniu adaptuje. Przejmuje liczne normy prawne, przejmuje system sądownictwa, przejmuje także prawo karne wraz z karą śmierci. Odziedzicza 2/3 austro-węgierskiego przemysłu. Choć po rozpadzie monarchii Czechosłowacja tak naprawdę traci dostęp do dawnych wolnych rynków zbytu i szybko wprowadza niekoniecznie korzystną dla własnych producentów i konsumentów politykę celną. Na początku 1919 roku, co ciekawe, wprowadza własną walutę, koronę czechosłowacką, która pozostaje w stosunku 1:1 do dawnej austro-węgierskiej korony. Ciekawe jest również i to, iż niektóre banknoty projektował Alfons Mucha, nazwy, które byłyby nieco bardziej słowiańskie, takie jak leu, sokol, grosz, wówczas się nie przyjęły. I z dużym uproszczeniem możemy uznać, że symboliczne akty założycielskie w kontekście tworzenia symboliki państwowej zostały zainicjowane na frontach I wojny światowej w środowisku czechosłowackich legionistów walczących przede wszystkim we Francji, we Włoszech i w Rosji. Ich mundury wyróżniano na przykład biało-czerwono-niebieską wstążką lub kokardką, tak zwaną trikolorą. W związku z powyższym Konstytucja Czechosłowacka z 1920 roku uznała kolor czerwony, niebieski i biały za kolory barwy narodowe. Czechosłowacja była państwem wielonarodowym, państwem wielowyznaniowym, podobnie jak monarchia austro-węgierska. I wielonarodowość z dzisiejszej perspektywy, ona się przejawiała na przykład w hymnie, który miał tak naprawdę swoje XIX-wieczne źródła i stanowił mozaikę dwóch pieśni, czeskiej Gde domow mój i słowackiej Nad Tatrą sa bliska. I co ciekawe, dopiero w 1930 roku, jak podaje Milan Szutowec, ustalono, iż obie pieśni będą stanowiły jeden hymn narodowy. I ciekawostką może być także i to, iż w latach 1918-1938 istniała niemiecka wersja czechosłowackiego hymnu Wo ist mein Heim, mein Vaterland i tak dalej. Według pierwszego spisu powszechnego ludności, który miał miejsce w 1921 roku, Czechosłowację zamieszkiwało prawie 13,5 miliona mieszkańców. W tym ponad 8,5 miliona Czechosłowaków, to znaczy 6,5 miliona Węgrów, Czechów i 2 miliony Słowaków. Nie bez znaczenia był także fakt, iż 33% mieszkańców stanowili Niemcy o tożsamości przeważnie czesko-niemieckiej, tak zwanej Deutschböhmen lub austriacko-niemieckiej lub później określający się jako Niemcy sudeccy, tak zwani Sudetendeutsche. Węgrów w Czechosłowacji żyło zdecydowanie mniej, prawie 800 tysięcy. Na terenach dziś już słowackich mniejszość węgierską tworzyło ponad 22% mieszkańców. Mniejszość żydowską, mieszkającą wówczas głównie w miastach, stanowiło ponad 180 tysięcy mieszkańców. Demokratyczna konstytucja z 1920 roku opierała się o francuski model demokracji. Inspirowała się czeskimi doświadczeniami politycznymi w ramach Austro-Węgier, a jej preambułę zapożyczono z Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I w tej chwili mógłby nam wspólnie przyjść do głowy znany esej Milana Kundery. Mam tu oczywiście na myśli Zachód porwany albo Tragedię Europy Środkowej. Bo kiedy Milan Kundera pisze: ostatnie wspomnienie Zachodu, jakie kraje środkowoeuropejskie zachowały z doświadczenia, dotyczy lat 1918-1938. Są do nich, do owych lat, przywiązane bardziej niż do jakiegokolwiek innego okresu swojej historii, dowodzą tego nieoficjalne sondaże, i zachowały więc obraz Zachodu wczorajszego, to trudno nie widzieć w tym stwierdzeniu właściwie perspektywy czeskiej. Mowa tu o specyficznej nostalgii czeskiego intelektualisty w
drugiej połowie XX wieku, z jaką przed 1989 rokiem traktowano właśnie Czechosłowację, okres międzywojenny. I wydaje się, iż owa nostalgia, na przykład, którą sądujemy i widzimy właśnie w tym cytacie, stała się również i podstawą mitu Czechosłowacji, tak zwanego mitu o złotej Czechosłowacji, o której tutaj już wspominaliśmy. W międzywojennej Czechosłowacji mamy jednak do czynienia z kilkoma różnymi kłębkami problemów i kwestiami, które wówczas uchodziły za bardzo palące i bardzo aktualne. Była to wielonarodowość, wielowyznaniowość i wielojęzyczność jej mieszkańców, która generowała konflikty na polu narodowościowym. Były to również ogromne problemy socjalne. I to jeszcze przed kryzysem gospodarczym, jeszcze w latach 20. Należy bowiem pamiętać, że Czechosłowację wygenerował konflikt wojenny. Wygenerowała sytuacja konfliktowa, sytuacja, która była trudna egzystencjalnie. I właściwie taką ciekawostką może być i to, iż najliczniejsze pomniki, które dzisiaj znajdują się na terytorium Słowacji, to są pomniki ofiar wojny, przede wszystkim, zwłaszcza I wojny światowej. Widnieją na nich listy ofiar, często ze słowackimi, niemieckimi, węgierskimi nazwiskami, węgiersko brzmiącymi słowackimi nazwiskami itd. A na owe problemy socjalne wygenerowane właśnie wojną, o czym jeszcze powiem, przynajmniej w skrócie, reagowała w dużym stopniu ówczesna architektura. Powstawały liczne państwowe zapomogi socjalne, a przy okazji odbywały się, a to już od samego początku istnienia Republiki, różne marsze głodowe, strajki. Właściwie już na przełomie roku 1918-1919 było jasne, iż sytuacja nie jest aż taka gładka. I dwie powyższe kwestie, a więc takie swoiste generatory problemów, były ze sobą bardzo mocno związane i one dały się we znaki zwłaszcza w latach 30., kiedy to problemy socjalne wzmagały nastroje nacjonalistyczne. I taką charakterystyczną emocją, którą sądujemy w ówczesnej czeskiej i słowackiej prasie, wtedy był strach. Inicjatorzy idei Czechosłowacji, na pierwszym miejscu profesor Tomasz Garrigue Masaryk, którego w 1935 roku zastąpił jego długoletni współpracownik Edward Benesz z racji na wiek i chorobę prezydenta Masaryka. Także Milan Rastislav Štefánik, który był ministrem wojny i zmarł później w katastrofie lotniczej. Owi inicjatorzy idei z prezydentem Masarykiem na czele, oni sobie doskonale wówczas zdawali sprawę, że to, co może połączyć Czechosłowację w całej jej różnorodności, to świat określonych wartości. Ideowymi filarami międzywojennej Czechosłowacji stały się wobec tego demokratyczny etos, republikanizm, humanizm, a więc pewna idea, którą profesor Masaryk rozwijał jeszcze przed powstaniem Czechosłowacji jako jeden z głównych protagonistów tak zwanego sporu o sens czeskich dziejów. Idea państwowości, samodzielności państwowej, państwowości jako miary dojrzałości narodu. Tutaj w tym kontekście myślę, że nie powinniśmy się bać takich wielkich, silnych, mocnych słów. One realnie w dyskursie międzywojennej republiki się pojawiały. Oczywiście wolność słowa, obywatelskość jako wynik demokratycznego etosu i również pragmatyzm i racjonalizm w działaniu, brak patosu. To być może było to związane z antymonarchizmem, a może i z tym, iż Czechosłowację współtworzył tak zwany mały czeski człowiek, a więc pewna figura imagologiczna, z którą pracowała wówczas czeska literatura. A być może dlatego, choć z niemałą dawką idealizmu, słowacki historyk Dušan Kovács pisał w sposób jednoznaczny. Fascynujące w historii I Republiki Czechosłowackiej jest przede wszystkim to, że trwała tak krótko i w tak krótkim czasie zmieniła podwaliny nie tylko kultury politycznej w tej części świata, ale miała także ogromny wpływ na losy pojedynczych osób. Jak gdyby zasady demokratyczne, oparte o dyskusję i chęć słuchania innych opinii,
zakorzeniły się nie tylko w dyskusjach politycznych, ale także w rodzinach. Owe nawyki z pewnością do pewnego stopnia przetrwały także czasy totalitaryzmów. I w tej niezwykle interesującej atmosferze kulturalnej, którą generowała atmosfera demokratyczna właśnie, powstawała literatura, film, sztuka, które musiały się wówczas konfrontować z najróżniejszymi kierunkami nowoczesnymi, z bardzo zróżnicowanym frontem progresywnych kierunków, często zachodnioeuropejskich. Sztuka często krytycznie oceniała rzeczywistość społeczną i polityczną. Status intelektualisty literatury, kultury był wówczas bardzo wysoki, w związku z czym Czechosłowacja stworzyła dobre warunki dla rozwoju lokalnych, kulturalnych i akademickich środowisk. Dyskusje naukowe były wówczas silne, były również ostre, były bardzo polemiczne, często przeciwników określano mianem dyletantów i tak dalej. Mowa tu może o pewnej takiej swoistej intelektualnej konkurencyjności, którą dziś możemy śledzić na łamach właśnie czechosłowackiej, czeskiej i słowackiej prasy. Czechosłowacja stworzyła także pewne takie modele celebryckie także w kulturze. Takim klasykiem czeskiego dziennikarstwa stał się Ferdinand Peroutka. W zakresie czy w dziedzinie krytyki literackiej był to Franciszek Ksawer Szalda. Rozwijała się oprócz tego kultura popularna, kultura wolnego czasu. W połowie lat 30. w Czechosłowacji istniało ponad 2000 kin. Rozwijały się towarzystwa gimnastyczne, także patriotyczne towarzystwo Sokol, które na początku lat 30. liczyło już 370 tysięcy członków. A w czechosłowackich warunkach nie była to wówczas mała liczba. Ważna kultura sportu, przede wszystkim skauting, turystyka, piłka nożna. Wzrosła także mobilność mieszkańców. W prasie napotykamy często opisy trudności, z którymi musieli mierzyć się kierowcy samochodów z racji na wówczas niewystarczającą infrastrukturę. W 1923 roku powstały czechosłowackie linie lotnicze, tak zwane czesko-słowenskie aerolinie. W tym samym roku odbył się pierwszy cywilny lot z Pragi do Bratysławy. Budowano drogi, mosty. Urbanizowano i industrializowano republikę, zwłaszcza jej część zachodnią. Powstała tak zwana słowenska strela, a więc pociąg, który zaczął jeździć w 1936 roku i wówczas podróż do Bratysławy słowenską strelą trwała 4 godziny i 16 minut. Tę szybkość udało się tak naprawdę ulepszyć dopiero w XXI wieku. Problemy z infrastrukturą próbował rozwiązać na przykład Jan Antonin Batia, który po śmierci Tomasza w 1932 roku wydał broszurę „Budujemy państwo dla 40 milionów ludzi”. Oczywiście Czechosłowacja wówczas nie miała w latach 30. nawet 15 milionów. I w tej broszurze umieścił projekt tak zwanej czesko-słowenskiej magistrali, która łączyła zachód Republiki ze wschodem, od Chebu do Jasiny, dziś na terytorium Ukrainy, i projekt ten nigdy nie został zrealizowany. Od 1923 roku oficjalnie rozpoczął swoją audycję tzw. czesko-słowenski rozhlas, a więc radio, które się wówczas stało najważniejszym medium opiniotwórczym. I ważna ostatnia informacja z naszej najdłuższej części z kategorii faktów. W taki dość uproszczony sposób możemy stwierdzić, iż najpopularniejszą wówczas siłą polityczną była partia agrarna. Silne wpływy miała także socjaldemokracja. Sporą reprezentację w parlamencie mieli Niemcy już od pierwszych wyborów, które miały miejsce w 1920 roku. Prawo wyborcze od razu otrzymały kobiety, co było wówczas sporą zmianą. Kilka z nich zasiadało również w parlamencie. Ta idea wyborów powszechnych odegrała wówczas bardzo ważną rolę jednoczącą. I wszystkie fakty, o których teraz Państwu wspomniałam, przynajmniej w skrótowej formie przedstawiają to, jaka międzywojenna Czechosłowacja była, jaka była jej realizacja. Teraz chętnie przejdę do kolejnego tematu, który tworzą idee, a więc do takiej sfery często życzeniowej, związanej z tym, jaka Czechosłowacja mogłaby być. Czechosłowakizm
jest ideą, która przeszła do historii i ma dwa podstawowe aspekty. Kiedy myślimy o Czechosłowakizmie, możemy mówić o konkretnym programie politycznym wspólnego czechosłowackiego państwa jako państwa jednonarodowego, a więc mówimy o realizacji, ale możemy również mówić o ideologicznym fundamencie owego programu politycznego, który zakłada jedność narodową Czechów i Słowaków, a więc mówimy o koncepcji. I nakładają się tutaj dwie sfery. Sfera faktów i sfera imagologiczna, które często były wówczas w międzywojennej Czechosłowacji w konflikcie. Zacznę od czechosłowakizmu jako programu politycznego. On powstał na samym początku I wojny światowej i od samego początku był, choć z dzisiejszej perspektywy, politycznie niepoprawny. I przykładowo, kiedy profesor Masaryk przedłożył w maju 1915 roku brytyjskiemu rządowi memorandum Independent Bohemia, przedłożył równocześnie zarys przyszłej Czechosłowacji. Pisano bowiem w owym memorandum także o Słowakach, o mieszkańcach Górnych Węgier. A powyższe zabiegi nie były może z ówczesnej perspektywy aż takie polityczne niepoprawne. One były przede wszystkim pragmatyczne. Idea czechosłowakizmu i jej realizacja stała się rozwiązaniem, które przyjęła decyzyjna Antanta i Stany Zjednoczone i które mogła wówczas uznać za wiarygodne. Czesi nie poradziliby sobie wówczas bez Słowaków, a Słowacy nie poradziliby sobie bez Czechów. Czechosłowakizm stał się więc odpowiedzią dwóch małych narodów na potrzebę niezależności i samodzielności. Z nieco innej perspektywy czechosłowakizm ocenia na przykład Dusan Kovács. Pisze, owszem, u niektórych polityków, a także Tomasza Garriga Masaryka zauważamy nie tylko elementy taktyczne, ale także przekonanie, że Czesi i Słowacy tworzą albo w przyszłości stworzą we wspólnym państwie jeden naród polityczny. Programu politycznego, który powstał w czasach I wojny światowej, nie należy w związku powyższym traktować jedynie jako programu tymczasowego i pragmatycznego, ale należy traktować jako program, który miał swoje źródła w ideologii politycznego czechosłowakizmu. Prezydent Masaryk mówił wówczas o okresie 50 lat jako wystarczającym do powstania politycznego narodu czechosłowackiego. Międzywojenny czechosłowakizm łączono jednak w Słowacji z centralizmem, z pragocentryzmem i z unifikacją. Podobne ramy miał także i później, kiedy to powstały dwie samodzielne republiki. Określenie Czechosłowak było wówczas pejoratywne. Republika Słowacka odcięła się w latach 90. w oficjalnym dyskursie od czechosłowackiego dziedzictwa, także międzywojennego. A kwestia czechosłowakizmu być może byłaby o wiele prostsza, a gdyby nie fakt, iż Czechów i Słowaków łączyły silne związki kulturalne, szczególnie intensywne w XIX wieku. Fazę polityczną poprzedzała bowiem faza kulturalna. Ideowe zarodki czechosłowakizmu możemy zaobserwować w koncepcji wzajemności słowiańskiej Jana Kolara z lat 30. XIX wieku, kiedy to Kolar wśród plemion słowiańskich wyróżnił plemię czechosłowackie. I rzeczywiście silne związki czeskie i słowackie istniały zwłaszcza w sferze religijnej. Słowaccy ewangelicy, którzy tworzyli około 25% słowackiej populacji, dominujący był wówczas katolicyzm, w swojej liturgii posługiwali się językiem Biblii Kralickiej, a więc protestanckim przekładem Biblii. Poczucie czeskiej i słowackiej wspólnoty kulturalnej istniało wobec tego w środowisku słowackich ewangelików. W latach 30. XIX wieku czescy intelektualiści jeździli do ówczesnych Górnych Węgier i swoje podróże zapisywali wówczas w najróżniejszych dziennikach, listach, przewodnikach. Jak wspomina Paweł Kosacik, obrazy Słowacji w artykułach i listach najróżniejszych podróżników były do siebie bardzo podobne. Czeskim podróżnikom wydawało się, że odkryli dziewiczy kraj, nieskażony cywilizacją. Bezpośredniość była tutaj rozumiana jako autentyczność. Starszy czeski brat zdał sobie sprawę, że tu właśnie może odnaleźć wsparcie. Oczywiście wsparcie w kontekście relacji z niemieckim żywiołem. Czesi wówczas mieli poczucie, że kiedy wyjeżdżają na wschód,
to znajdują się między braćmi. Słowacy jednak często Czechów zaskakiwali, co też retrospektywnie utożsamiano z czeską niewiedzą na temat Słowacji właśnie. I sporym zaskoczeniem była inicjatywa, która powstała w środowisku słowackich ewangelików właśnie. Mowa o kodyfikacji słowackiego języka literackiego z lat 40. XIX wieku, która wracała w dyskusjach na temat Czechów i Słowaków, także w okresie międzywojennym i kiedy to była interpretowana z racji tego, iż tożsamości słowiańskie często się koncentrowały na języku, była interpretowana jako narodowa schizma. Kodyfikacja słowackiego języka literackiego wiązała się ze stopniowym uśpieniem podkreślenia znaczenia czeskiej i słowackiej wspólnoty i dopiero po 1867 roku, po powstaniu Austro-Węgier, kontakty stały się znów intensywne. Czesi wspierają zwłaszcza rozwój słowackiego życia kulturalnego, a liczni Słowacy studiują i uczą się w Czechach. W związku z powyższym w 1882 roku powstaje w Pradze Towarzystwo Dietwan, w którym działają późniejsi kluczowi przedstawiciele czechosłowackiej sceny politycznej w czasie Wielkiej Wojny i także po 1918 roku. W środowisku czeskim rozwija się na przykład ruch słowakofilski. Mówimy tutaj o tak zwanej pierwszej generacji czeskich słowakofilów, których tworzą na przykład Adolf Hejduk, Karel Kalal, Rudolf Pokorny, Jarosław Wilczek, swoją drogą autor historii literatury słowackiej. W 1896 powstaje tak zwana czeskosłowenska jednota, stowarzyszenie, które wspiera Słowaków w czasach madziaryzacji i od 1907 takim symbolem słowackiej walki z madziaryzacją staje się Andrzej Hlinka, katolicki ksiądz, który wówczas odbywa takie tournée po Czechach i po Morawie i udziela najróżniejszych wykładów. W 1908 roku Czesi i Słowacy spotykają się w morawskim miasteczku Luchaczowice. Jednak to, co tu wszystko zabrzmiało, a więc ruch słowakofilski, działania najróżniejszych towarzystw i związków, właściwie dotyczą grupki entuzjastów, która nie miała wówczas ambicji stricte politycznych. Ale przejdźmy jednak z poziomu faktów do takiej sfery wyobrażeniowej i XIX-wiecznego obrazu lub reprezentacji Słowaka w Czechach. Możemy jej tu i teraz poświęcić również bardzo fragmentaryczną uwagę. Odwołam się do ważnych w tym kontekście słów Pawła Kosacika. Kiedy w XIX wieku w Czechach powiedziano Słowak, ludzie wyobrażali sobie druciarza, wędrownego rzemieślnika, który naprawiał sprzęty gospodarstwa domowego i wyrabiał z drutu drobne przedmioty. W większości byli to jedyni Słowacy, z którymi mieszkańcy Czech i Moraw mieli rzeczywistą styczność. Ich bieda i poniżenie płynące z niedobrowolnych wędrówek po dalekim kraju symbolizowały biedę całej Słowacji. Figura, postać druciarza była jasna i zrozumiała. Tradycyjny obraz, który prawie stał się frazesem w literaturze niemieckiej. Takim frazesem była na przykład czeska mamka, czeska sprzątaczka, służąca. Rozbił dopiero Juliusz Zejer, czeski XIX-wieczny pisarz, który w powieści Dom pod tonącą gwiazdą przedstawił Słowaka intelektualistę. A kiedy po 1870 roku do Pragi stopniowo przyjeżdżali Kukuczin, Tajowski, Szrobar, Szczefanik i dziesiątki kolejnych, zrozumiano, że znak równości między Słowakiem a druciarzem nie ma racji bytu. Ze stereotypowymi wyobrażeniami Czechów na temat Słowacji walczono także w okresie międzywojennym, w okresie tzw. pierwszej Republiki Czechosłowackiej. I był to na przykład Franciszek Ksawer Szalda, ówczesna celebryta słowackiej sceny kulturalnej, który apelował o nieco bardziej racjonalne spojrzenie na Słowaków, atakował czeskie niezaangażowanie w aktualne słowackie bolączki i wystąpił z krytyką czeskiej opieszałości w tych sprawach. W latach 20. pisał: brakuje nam 20 lub 30 lat dokładnego poznawania Słowacji. Dziś za niewykonanie tej pracy płacimy bardzo wysoką cenę.
Nie oznacza to jednak, iż w szeregach Czechosłowaków nie było Słowaków, czy czechosłowakistów, nie było Słowaków. W tym sensie nie należy czechosłowakizmu traktować jako przejawu polityki czeskiej. Słowackich czechosłowakistów w pierwszych latach istnienia Republiki często reprezentowali ludzie o bardzo wysokim kredycie moralnym, na przykład Ivan Derer, do pewnego stopnia także Milan Hoxha, premier Czechosłowacji od 1935 roku, autor projektu Federacji Środkowoeuropejskiej. I z tej perspektywy, tych wszystkich faktów i tego balastu informacyjnego, który się tu pojawił, być może określenie Czechosłowacji jako eksperymentu ma swoją rację bytu i być może warto było, by o Czechosłowacji myśleć jako o swoistym laboratorium, w którym to lub jako o swoistym miejscu lub środowisku, w którym krystalizowały się idee polityczne w czeskiej i słowackiej imagologii nowe, takie właśnie jak demokracja, naród czechosłowacki i tak dalej. I podsumowując ten temat, idea czechosłowakizmu miała kilka faz, a więc po pierwsze fazę etniczną, kulturotwórczą, po drugie fazę polityczną związaną z formułowaniem i realizacją koncepcji czechosłowackiej państwowości. W tej fazie był czechosłowakizm dla Słowaków do pewnego stopnia produktywny. Czesi potrzebowali Słowaków, aby utrzymać państwo, dzięki któremu powstałby solidny podmiot polityki europejskiej. Słowacy potrzebowali Czechów, aby w ogóle wydostać się z nawpół feudalnych Węgier. Jednak już w okresie międzywojennym stało się jasne, że naród czechosłowacki mają tworzyć narody o dwóch różnych historiach i dwóch różnych tożsamościach, w związku z czym możemy mówić także o fazie tak zwanych zastępczych form. De jure czechosłowakizm przestał istnieć w 1945 roku. Program Koszycki z 1945 roku zapowiedział bowiem utworzenie państwa czechosłowackiego, tak zwanej III Republiki, jako wspólnego państwa dwóch narodów, Czechów i Słowaków. Czechosłowakizm utracił wymiar teoretyczny, ale istniał w sferze wyobrażeniowej i w sferze praktycznej, w relacjach między tak zwanym młodszym i starszym bratem. Ów temat przekracza jednak zakres naszego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, ja obiecywałam na wstępie, że oddam głos współczesnym. Postaram się jednak odejść nieco od pragocentrycznej perspektywy i z metropolii przedostać się na ówczesną peryferię. Określenia peryferia nie stosuję tutaj w sposób wartościujący. Pierwszą postacią, której poświęcimy parę minut, będzie Słowaczka, słowacka Żydówka Elżbieta Gollnerowa-Gwerkowa, autorka między innymi broszury z 1938 roku zatytułowanej Kobieta Nowych Czasów. Aktywność pisarska Gollnerowej-Gwerkowej stała się w kontekście zwłaszcza tego konkretnego tekstu apelem o zmianę ówczesnego stylu życia, przede wszystkim o zmianę stylu życia czechosłowackich kobiet. Spróbuję więc na jej tekście zilustrować bardzo szeroki temat zmiany potencjalnej stylu życia w międzywojennej Czechosłowacji. Oddajmy zatem głos Elżbiecie Gollnerowej-Gwerkowej, która w 1938 roku pisze z Paryża. Wydaje się nam, że jesteśmy narodem demokratycznym. Ale jeśli zastanawiamy się nad tym głębiej i uświadamiamy sobie rzeczywistą treść demokracji, zdajemy sobie sprawę, że nawet jeśli mamy możliwości, by stać się demokratami, to daleko nam do ideału, na którego fundamentach powstało nasze państwo. Konstytucja demokracji nie czyni. Na obywatelach spoczywa brzemię, by najlepiej i najpełniej wprowadzić demokrację w życie. Owszem, demokracja nie mogła przedostać się do każdej tkanki naszego życia i nie mogła się ulepszać, skoro dopiero teraz budujemy jej tradycję. By nam się udała, musimy wiedzieć, co i jak należy robić. Musimy przebudować wszystkie wartości życia osobistego i społecznego. Musimy nadać im nowe ideowe i moralne ramy. Musimy znaleźć kierunek jej dalszego rozwoju. Wolność polityczna, powstanie samodzielnego i niezależnego państwa wyzwoliły wszystkie warstwy społeczne. Z racji nastąpiły nowe ruchy tektoniczne wewnątrz społeczeństwa.
Z racji na doświadczenie opresji w minionej epoce, w życiu politycznym i kulturalnym, umiejętne i wykształcone osoby często oddaliły się od narodu. Kwestie te szczególnie dotknęły ostatnią przedwojenną generację. Dziś odczuwamy ich brak. Rolę ludzi wykształconych i zdolnych przejęli ci, którzy byli na miejscu i którym powierzono najróżniejsze odpowiedzialne zadania, dzięki czemu szybko wspinali się po szczeblach kariery. Zatrudnienie otrzymywali albo ci mniej lub słabo wykwalifikowani, albo ci, którzy wprawdzie kwalifikacje mieli, ale nie byli wystarczająco wykształceni. Ich brak zrozumienia dla potrzeb kulturalnych narodu był nadomiar złego szkodliwy. Owi ludzie w nowych funkcjach starali się szybko uzupełnić wszystkie braki. Z racji na ich możliwości adaptacyjne i ich poziom inteligencji możemy dziś wyróżnić dwa ich podstawowe typy, parweniuszy i snobów. Podobnych odważnych, choć nieco romantycznych tez znajdziemy w tekście Gellnerowej Gwerkowej wiele. Jej życiorys jest przy okazji jedną z możliwych wersji historii słowackich międzywojennych intelektualistów nowych czasów, tej części czechosłowackiej inteligencji, która wówczas uchodziła za inteligencję postępową. Gellnerowa Gwerkowa była tak naprawdę historyczką literatury i tłumaczką. Studiowała w Pradze i w Paryżu. Współtworzyła fundamenty słowackiej hungarystyki, a jej liczne prace teoretyczne są nadal w rękopisach. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka w słowackich szkołach. Jako walcząca o prawa kobiet Żydówka, działająca w słowackim ruchu antyfaszystowskim, po stłumieniu antyfaszystowskiego słowackiego powstania narodowego, została w 1944 roku zamordowana w trakcie tzw. masakry w Kremniczce, zorganizowanej przez Gestapo i Gwardię Chlinki niedaleko Bańskiej Bystrzycy. Zamordowanych zostało wówczas ponad 750 osób. Po lewej stronie widzicie Państwo autoportret Edmunda Gwerka, męża Alżbety Gellnerowej, znanego słowackiego malarza, który po II wojnie światowej stał się zadeklarowanym komunistą. Kolejną postacią jest architekt Friedrich Weinwurm, którego realizacje znacznie wpłynęły na tkankę urbanistyczną międzywojennej Bratysławy. W 1931 roku w czeskim zborniku modernej tworby użytkowej architekt publikuje w języku niemieckim artykuł Manifest Das heutige Schaffen, dzisiejsza twórczość. Weinwurm pisze: każda epoka ma swój własny język formalny, swoje własne sposoby na przedstawienie aktualnych emocji. Im większy jest chaos dzisiejszego życia, im bardziej splątane są siły na polu gospodarczym i politycznym, tym bardziej artyści dążą do uproszczenia, racjonalizacji i zmechanizowania życia i architektury. Czasy I wojny światowej i okres powojenny, niejasna sytuacja społeczna i gospodarcza, nędza, niesprawiedliwość i zakłamanie wpłynęły na twórczość artystyczną. Sprawiły, że artyści dążyli do odrzucenia tych elementów języka formalnego, które były kłamliwe i niekonstruktywne. Brak możliwości mieszkaniowych i konieczność, by każdy człowiek miał dach nad głową, zmusza nowoczesnego twórcę do poszukiwania takiego języka formalnego, który by był dla wszystkich tak samo użyteczny, jak i estetyczny. Estetyka nowej rzeczowości, tym razem nie funkcjonalizm, której Weinwurm był na słowackiej scenie architektonicznej prekursorem, potwierdza związki międzywojennej Bratysławy z niemiecką sceną architektoniczną. Świadczy o tym także, czy świadczy również i o tym, jak daleko było wówczas z Pragi do Bratysławy. Henrietta Morawczykowa, autorka biografii Weinwurma, z jednej strony widzi Weinwurma jako najważniejszego modernizatora słowackiej sceny architektonicznej z dobrze rozwiniętym zmysłem praktycznym, z drugiej zaś widzi w nim słowackiego intelektualistę żydowskiego pochodzenia, który za swoje pochodzenie i lewicowe preferencje polityczne zapłacił najwyższą cenę.
Nazwisko architekta nie pojawia się na liście ofiar Holokaustu, a data roczna jego śmierci, a więc rok 1942, który zwykło się podawać, jest uznana za najbardziej prawdopodobną. Być może na początku lat 40. Weinwurf zmienił tożsamość, przekroczył słowacko-węgierskie granice, być może wyemigrował do Związku Radzieckiego lub ukrył się w Tatrach, lub w węgierskich od 1948 roku Koszycach. W każdym razie na pewno opuścił Bratysławę, w której zostawił dziesiątki oryginalnych realizacji. I niejasny przebieg ostatnich jego dni to kolejny paradoks najróżniejszych historii słowackiej inteligencji zaangażowanej w międzywojennej Czechosłowacji właśnie. Dzięki Weinwurmowi powstały nowoczesne symbole międzywojennej Bratysławy – kina, kawiarnie, domy towarowe. Wydaje się jednak, iż swój potencjał Weinwurm najpełniej wykorzystał przy budowie dwóch spółdzielczych osiedli mieszkaniowych. Jedno z nich widać na slajdzie. Mam na myśli osiedle Unitas z 31 roku, no 32, i Nowa Doba z lat 34-42, gdzie w praktyce zastosował ideały socjalnie myślącego architekta. I ten typ zabudowy nie był wówczas popularny. W Pradze podobne rozwiązania architektoniczne stosowano w Wiedniu i w Berlinie. Kiepskie warunki mieszkaniowe w Czechosłowacji stanowiły jednak rzeczywisty problem. Weinwurm w czasach kryzysu gospodarczego pokazał, iż można budować szybko, łatwo i funkcjonalnie. W ten sposób wziął również aktywny udział w bardzo ważnych wówczas w Czechosłowacji dyskusjach na temat tak zwanego minimalnego mieszkania, minimalnego bytu, które to w czeskim środowisku architektonicznym prowadził zwłaszcza albo inicjował znany teoretyk sztuki Karel Taige. A z czeskim środowiskiem jednak współpracował przede wszystkim na łamach słowackiego awangardowego czasopisma Nowa Bratisława, które wydawano w latach 31-32. Czasopismo Nowa Bratisława wraz z Friedrichem Weinwurmem współtworzyli także Czesi, teoretyk sztuki Antonin Horzejsz i typograf swoją drogą absolwent Bauhausu Zdeněk Grossman. Obaj byli związani ze środowiskiem szkoły rzemiosła artystycznego, tak zwanej szurki, do której przylgnęło określenie słowacki Bauhaus. Szurka była międzynarodową instytucją kształcenia artystycznego. Stanowiła instytucjonalne centrum modernizmu i kuśnię lokalnego myślenia awangardowego. A tu właśnie rzemiosło, a także wzornictwo, które zwykło być jednym z nośników tożsamości słowackiej, kształtowało czechosłowacką nowoczesność. W szurce uczono rysunku, kompozycji, typografii, fotografii. Tu spotkali się także twórcy zajmujący się najróżniejszymi dziedzinami: malarze, graficy, fotograficy, rzeźbiarze, historycy sztuki, architekci. Język niemiecki był jednym z języków wykładowych. Józef Widra, założyciel i dyrektor szkoły, był absolwentem praskich uniwersytetów. Ludowit Fula i Mikulasz Galanda, znani, popularni wówczas słowaccy malarze, graficy, ilustratorzy, a przy okazji także autorzy manifestu słowackiej sztuki nowoczesnej, również prowadzili w szurce zajęcia, wykładali przede wszystkim rysunek. Jaromir Funke zajął się fotografią, Zdeněk Grossman typografią. Tu także powstała pierwsza katedra filmowa w Czechosłowacji pod patronatem reżysera i fotografa Karola Plicki. Środowisko artystyczne szkoły miało bardzo wyraźny wpływ na poprawę poziomu ówczesnej słowackiej typografii, bo, jak mawiano, literaturocentryczna Słowacja paradoksalnie nie miała wówczas szczęścia do oprawy graficznej, plakatów i druków reklamowych. Szkoła współpracowała ponadto z lokalnymi rzemieślnikami.
zwłaszcza w zakresie ceramiki i tekstyliów, i w ten sposób rzeczywiście dbała o poprawę jakości słowackich wyrobów rzemieślniczych. Szurka zniknęła z mapy Bratysławy z powodów politycznych w 1939 roku. Jej oddziaływanie i znaczenie miałoby najprawdopodobniej inny wymiar, ale pod koniec lat 30. większość Czechów, Żydów i Węgrów, w tym także uczniów i pedagogów Szur, musiało Bratysławę opuścić. I z dzisiejszej perspektywy możemy sobie wyobrazić, jak bardzo konkurencyjne mogłoby wówczas, czy mogło być wówczas środowisko właśnie tej szkoły. Było elitarne, było wielojęzyczne, było ponadnarodowe. Egzaminy wstępne poprzedzały na przykład testy psychometryczne, na podstawie których oceniano potencjał przyszłych kandydatów i kandydatek. Jeszcze za życia szkoły szkoła obrosła w legendę, która później w politycznie niesprzyjających czasach rozpłynęła się równie szybko, jak powstała. O awangardzie artystycznej w Czechosłowacji zaczęto mówić dopiero w latach 60. XX wieku, a więc w tak zwanych złotych latach 60. Jednak dopiero po 89 roku realnie można było awangardę dokładniej badać. I niestety nigdy nie udało się i nie uda się naprawić sprawy najistotniejszej, a więc swoistego zaniedbania spuścizny demokratycznej Czechosłowacji. Pisze o tym właśnie Iwa Mojżeszowa, autorka monografii na temat Szurki, w ten oto sposób. Rezultaty były gorzkie. Wraz z upływem czasu ginęły dokumenty. Liczne zostały zniszczone lub gdzieś się rozproszyły. Doszło także do najgorszego, do utraty dzieł. Autorką dwóch fotografii przedstawionych na naszym slajdzie jest Irena Blüchowa, studentka Bauhausu, założycielka Międzywojennego Towarzystwa Socjofoto, a także prekursorka słowackiej fotografii zaangażowanej. Wróćmy jednak z peryferii do metropolii, a więc z Bratysławy do Pragi i skrótowo prześledźmy historię pewnej czesko-słowackiej współpracy. Proszę Państwa, Leopold Mazacz był pierwszym czeskim wydawcą, który przełamał stereotyp o nierentowności wydawania słowackiej prozy na czechosłowackim rynku książki. Wzbudził falę zainteresowania o starszą i nowszą literaturę słowacką w czeskim środowisku właśnie. Nazwisko praskiego wydawcy miało w słowackiej międzywojennej kulturze swoje niezastąpione miejsce. Ono stało się symbolem młodej prozy słowackiej, a przy okazji dobrą marką. W latach 60. pamięć o Mazaczu przywrócił Jan Smrek, jego długoletni współpracownik z Pragi, słowacki poeta i animator słowackiego życia kulturalnego w międzywojennej Pradze. Pierwszą słowacką książką, którą wspólnie wydali, był zbornik mladej słoweńskiej literatury z roku 24, mowa o antologii młodej słowackiej prozy. Po sukcesie publikacji, nakład wówczas wyniósł 5000 egzemplarzy, Mazacz postanowił wydawać literaturę słowacką w sposób programowy właśnie. Najbardziej znaną serią wydawniczą była tak zwana EMSA, a więc edycja mladych słoweńskich autorów, istniejąca w latach 1925-1937. Mazacz wydał 67 tomów od 28 autorów. Okładki projektowali kluczowi czescy i słowaccy graficy i ilustratorzy, na przykład Mikulasz Galanda, o którym wspomniałam przy okazji historii Szkoły Rzemiosła Artystycznego. Od 1930 roku Mazacz również finansował popularne międzywojenne słowackie czasopismo literackie Elan. Redaktorem naczelnym był Jan Smrek. Jak pisał Smrek, Elan gwarantował popularność wszystkiego, co Mazacz wnosił do czesko-słowackiego dialogu. Popularność na tyle dużą, że reklama o podobnym zasięgu z pewnością byłaby dwukrotnie droższa. Miałem więc czyste sumienie. Mazacz na Elanie zarobił, a my, młoda generacja, mieliśmy nasz organ w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mieliśmy płuca, którymi mogliśmy oddychać.
Wydawnictwo, a także księgarnia na ulicy Spalenej w Pradze stały się de facto centrum słowackiej kultury w Pradze. Nazwiska autorów, których okładki książek figurują na naszym slajdzie, a więc Wamosz, Hruszowski, Lukacz, Halamowa, Smrek, Nowomyski, tworzą kanon słowackiej literatury międzywojennej. Mazacz nie bał się eksperymentować, wybierał teksty niekonwencjonalne, na przykład eksperymentalną powieść Gejzy Wamosza Tomy Boga, węgierskojęzycznego Żyda, który uczył się języka słowackiego od podstaw. Mazacz stanowił także realną konkurencję dla wydawców słowackich. Przy okazji stał się wraz ze Smrekiem symbolem udanej, produktywnej i niekonfliktowej współpracy czesko-słowackiej w międzywojniu. A z metropolii wracamy znów na peryferię, a więc do Bratysławy, której historia i status w międzywojniu dodatkowo poświadcza eksperymentatorski charakter wielonarodowej i wielowyznaniowej, a jednak jednoczącej także w sferze wartości Czechosłowacji. Bratysława w międzywojniu jako główne miasto Słowaków, jako nieoficjalna stolica Słowaków, budowała się na nowo, nie tylko w sensie rzeczywistym, ale także w sposób symboliczny. W latach 20. i 30. XX wieku niewątpliwie była ważnym ośrodkiem słowackiego życia kulturalnego, ale nie była jego jedynym centrum. Słowacy w swojej historii centrów kulturalnych mieli więcej. Mowa o Budapeszcie, Wiedniu, Pradze, a także o Martinie. Status Bratysławy zmienił się dopiero po 1945 roku. Wtedy realnie Bratysława osiągnęła status centrum. W okresie międzywojennym Bratysława tworzyła jednak centrum administracyjne, polityczne i ekonomiczne. Jako wielonarodowe miasto z przewagą mieszkańców narodowości niemieckiej doświadczyła dwóch fal nacjonalizacji. Pierwsza fala była węgierska, miała miejsce pod koniec XIX wieku. Druga, słowacka, ewentualnie czechosłowacka, rozpoczęła się po 1918 roku. Obie fale, które zasadniczo wpłynęły również na kulturę miasta, miały podłoże ideologiczne i były jakoby narzucone z góry. W okresie międzywojennym konkurowało ze sobą kilka narracji. Z jednej strony Bratysława jako miasto węgierskie, a więc nie Bratysława, ale Porząd, ta koncepcja tkwiła w drugiej połowie XIX wieku, opierała się o ówczesne sukcesy madziaryzacyjne. Pod koniec Wielkiej Wojny węgierskojęzyczna ludność apelowała o włączenie Bratysławy w granice Królestwa Węgierskiego i po tym, co miasto zajęło czechosłowackie wojsko w 1919 roku. Węgierscy mieszkańcy manifestowali niechęć i stan ten uznali za tymczasowy. Natomiast przedstawiciele Czechosłowacji podobne nastroje traktowali jako anachroniczny sentyment. Skąd pojawił się właściwie ten ów silny odzew? No przede wszystkim Bratysławę można określić jako drugie miasto w Królestwie Węgierskim. Było to miasto koronacyjne królów węgierskich w latach 1563-1830. Bratysława była także siedzibą Sejmu Węgierskiego do 1848 roku. Drugą wizją była wizja Bratysławy trójjęzycznej, a więc nie Bratysławy, ale Preszburgu. Chodziło tu o próbę utrzymania przedwojennej tożsamości miasta. A mowa tu o podkreślaniu pewnej lojalności mieszkańców Bratysławy wobec państwa, najpierw Królestwa Węgier, a później Czechosłowacji. A więc w tej wizji lub w tej narracji chodziło o miasto, w którym przenikają się najróżniejsze tożsamości narodowe. Istniał bardzo silny patriotyzm lokalny, który opierał się nie tylko madziaryzacji, ale także słowakizacji i czechosłowakizacji. Bardzo ważna idea wewnątrz miasta to była idea równości wszystkich czterech narodów węgierskiego, słowackiego, czeskiego i niemieckiego, a w tym także ich równości wobec prawa. Tradycyjni Preszporacy żądali wysokiego statusu w ramach czechosłowackiej kultury. Tuż po powstaniu czechosłowackiej, czy po powstaniu Czechosłowacji wizja trójjęzycznej Bratysławy była tolerowana, ale szybko stała się nieaktualna.
nadal jednak jest swoistym takim fundamentem mitu o tym, iż niegdyś wszystkie trzy, cztery narodowości żyły w Bratysławie w niezmąconej zgodzie. Kolejną wizją jest wizja Bratysławy Czechosłowackiej. Mowa tu o narracji, która była wspierana przez ideologię państwową, podtrzymującą koncepcję jedności narodu czechosłowackiego, o traktowaniu Węgrów i Niemców jako mniejszości narodowej. Ta narracja z racji na problematyczną definicję narodu czechosłowackiego była również nie do końca jasna. Kolejną wizją była wizja Bratysławy Słowackiej jako miasta wyłącznie słowackiego. Wizję czy narrację ową wspierał słowacki obóz nacjonalistyczny, zwłaszcza zwolennicy Andrzeja Hlinki. Bardzo ważny był tutaj również wymiar religijności mieszkańców miasta, bo słowacki oznaczało wówczas także katolicki, a czechosłowacki nie związany z żadną religią, laicki, mniej więcej w takim dość dużym uproszczeniu. Istniały w międzywojniu próby ograniczenia czechosłowackiego klimatu na miasto. Pod koniec lat 30. odbyły się najróżniejsze demonstracje, manifestacje, które w jasny sposób pokazywały, iż Bratysława jest słowackim miastem. Ale co ciekawe, po 1918 roku język słowacki miał zdecydowanie mniejszy prestiż niż język czeski, węgierski lub niemiecki. W sprawie stołeczności Bratysławy ówczesnej lub wyboru Bratysławy jako nieoficjalnej stolicy Słowaków możemy powiedzieć tyle, iż jej peryferyjne położenie na mapie Słowacji właściwie generowało różne niejednoznaczności. Przy okazji chodziło również o położenie strategiczne. Bratysława była miastem przy Dunaju, był tu port rzeczny, była ważna dla Czechosłowacji z perspektywy geopolityki. I ten czynnik najprawdopodobniej, nie czynniki narodowe, nie czynniki duchowe, kulturalne, sprawiły, iż Bratysława stała się w międzywojennej Czechosłowacji kluczowym, głównym miastem Słowaków. Co ciekawe, z bratysławską stołecznością konkurowały również inne miasta. Po 1918 roku Żelina, Nitra, a przede wszystkim Martin. Proszę Państwa, nasz wspólny czas powoli dobiega końca. Ostatnim polem tematycznym są mity, które to wykorzystam jako formę takiego pewnego podsumowania dzisiejszego wykładu. I na podstawie wszystkich tych informacji, które dziś się pojawiły i które zabrzmiały wcześniej, mam tu na myśli imperatyw postępu, nowoczesność, zachodnioeuropejskość, demokratyczność i obywatelskość, jest zrozumiałe, iż międzywojenna Czechosłowacja wpisała się w czeskiej pamięci zbiorowej jako symbol sukcesu i wyspa demokracji. W pewnym sensie może być także zrozumiała owa nostalgia, o której w drugiej połowie lat 80. pisał Kundera. Przy okazji jednak powstanie Czechosłowacji, dzień 28 października, nie jest w Słowacji świętem narodowym. Ów wybór można uzasadnić dwojako. W czasie, gdy w Pradze powstawała Republika Czechosłowacka, obecny był jedyny Słowak, a mianowicie Wawrosz Szrobar, jeden z tak zwanych mężów 28 października. Słowacka elita polityczna powstanie Czechosłowacji potwierdziła dopiero dwa dni później, a więc 30 października, co też wyraziła podpisaniem tak zwanej Martińskiej Deklaracji. Z drugiej zaś strony, i wydaje mi się, że ta interpretacja jest nieco bardziej prawdopodobna z racji na wagę 28 października 1918 roku w historii Słowaków, nastroje lat 90. XX wieku po rozpadzie Czechosłowacji nie sprzyjały temu, by do czechosłowackiego dziedzictwa wracać. Młoda Republika Słowacka była tworzona jako państwo narodowe. I od tego czasu propozycja wpisania 28 października na listę świąt narodowych pojawiła się w słowackim parlamencie już wielokrotnie, choć niełatwo tak naprawdę dziś zmienić to, co już raz zostało zapisane na papierze. W międzyczasie
Na ulicę Bratysławy wrócił pomnik Tomasza Garriga Masaryka, wróciła także replika międzywojennego pomnika Milana Rastislava Štefánika, której towarzyszy czeski lew. I nie sposób jednak dziś, z racji na to, co tu wcześniej również zostało powiedziane, nie postrzegać międzywojennej Czechosłowacji jako eksperymentu wspólnej wolności, którego historię Czesi i Słowacy tak naprawdę interpretują różnie lub też żyją w państwie często obok siebie. Przeżywają te historie w odmienny, czasem wspólny, a czasem oddzielny sposób. Wszystkie nazwiska, daty, idee, jakkolwiek banalnie to teraz zabrzmi, wszystkie miejsca, które stanowiły nasz dzisiejszy informacyjny balast, są nadal związane z ludźmi, którzy żyli w konkretnym czasie i w konkretnej przestrzeni, z ich emocjami i z ich pieczątkami w paszportach. I w związku z powyższym nie dziwi to, że Czechosłowacja, co widać wyraźnie w tym roku, kiedy to w Czechach i na Słowacji obchodzona jest setna rocznica powstania wspólnego państwa, nadal bardzo silnie i głęboko istnieje w sferze emocjonalnej. I dalej nie dziwi także bardzo takie osobiste określenie, nasz malarz Alfons Mucha, które zabrzmiało z ust Słowaczki mniej więcej 2 tygodnie temu na ulicach dzisiejszej Bratysławy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy pani doktor Magdalenie Bystrzak za... Proszę nie uciekać. Proszę nie uciekać. Za ten bardzo ciekawy wykład o międzywojennej historii naszych południowych sąsiadów. Ja dlatego proszę, żeby pani jeszcze nie uciekała, bo jak sądzę, pewnie pojawią się jakieś pytania z sali. Ja chętnie oddam mikrofon, kto chciałby z państwa zadać pytanie. Może coś zafrapowało szczególnie państwa. Bardzo proszę. Czy Morawy nie miały ambicji zostać truczłonie Słowacja, Czechy i Morawy? Jak się to stało, że zostali zdominowani przez Czechów? Ja myślę, że jednak bardzo ważna tutaj była ilość, prawda? Jeżeli na całą sytuację spojrzymy z takiej perspektywy czysto pragmatycznej, bo kiedy Czechosłowacja powstała, i to dzisiaj również już zostało powiedziane, Czechów w Czechosłowacji było 6 milionów. Myślę, że w dużym stopniu również to jest jakby powiedzmy taki pierwszy aspekt, a więc ilość. To w dużym stopniu wpłynęło, że Czesi stali się w pewnym stopniu autorami dominującej narracji w Czechosłowacji. Myślę, że jest tutaj również ważna druga kwestia, mianowicie taka, iż te różnice między przed Litawią i za Litawią były ogromne, a więc między poziomem, rozwojem Słowacji w międzywojennej Czechosłowacji w porównaniu z Czechami właśnie. I stąd też wydaje mi się, że przez cały okres istnienia Czechosłowacji właśnie ten mit starszego brata mógł mieć również i takie fundamenty. Może tak na wstępie mogłabym panu odpowiedzieć na to pytanie. Moje imię Józef Golian, jestem absolwentem filozofii na UJ tutaj. Interesuję się nie tylko filozofią, ale też historią i geopolityką i jestem Słowakiem, nie? Ustosunkowując się do wykładu pani, no widzę tam, że jest trochę uproszczeń, uprzedzeń też. I co do tego odpowiedzi na pana pytanie, pani odpowiedź na to pytanie. Masaryk był filozofem, był pragmatykiem. Tak jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne. I liczył się ze wszystkimi elementami, które byli narodowymi w Czechosłowacji. Nie dotrzymywał to, co obiecał w umowach, czy już Cleveland i innych.
i to, co się dogadał ze Stefanikiem. Czy Stefanika odstrzelili, czy nie, to nie będę się to, nie, bo to jest teoria spiskowa, tak jak macie tutaj z waszym. Nie? Ale powiem, że nie zgadzam się z panią w tym, bo wie pani dobrze, że mogła powstać konfederacja, ale ona była problematyczna, bo czynniku niemieckiego było więcej jak czynniku państwowo-twórczego, słowackiego, bo Niemców było ponad 3 miliony, nie? Chyba 3 miliony 400, może nawet więcej. Słowaków było niecałych 2 miliony. Morawian też mniej więcej tyle. No więc myślę, że to było problematyczne i można dać rację jako zachowanie Masaryka było jakby do przyjęcia, przecież to zachowanie przyjmował i doktor Józef Tiso. Nie? To jest, a mnóstwo innych polityków słowackich, bo Słowacja nie mogłaby zaistnieć w tych czasach, bo na tych 1 900 000 mieszkańców miała mniej więcej 10 tysięcy intelektualistów, które posiadali średnie i wyższe wykształcenie. To jak sobie weźmiecie i potraficie wyobrazić, to jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe, nie? Dlatego tyle Czechów musiało przyjść i za to im trzeba dziękować. Ja nie rozumiem na przykład, że powstanie Czechosłowacji nie jest państwowym świętem na Słowacji i bym wszystkim tym, którzy mają wyższe wykształcenie, dał zwrócić dyplomy, nie? Bo po prostu z wszystkim do jednego, co tam byli od początku po 89, no bo to jest nienormalne, nie? Ale rozumiem pewne rzeczy, że pewne rzeczy byli negocjacją, że też, że odwołanie się do Republiki Słowackiej też nie jest. No. A to jest też. Teraz byłem na konferencji w Żylinie. 6 była rocznica autonomii. Też nie macie nic w mediach. To jest wolność? Dla mnie nie. Smrek by ich kopnął, wiecie gdzie. Dziękuję bardzo za komentarz. Myślę, że możemy również i później porozmawiać wspólnie o owych uproszczeniach, które pan mi tu zarzucał. Jest wiele interpretacji, jest wiele narracji, jest wiele spojrzeń i wydaje mi się, że są one w kontekście historii tak złożonej, jak historia Czechosłowacji właśnie, są w dużym stopniu uprawnione. Tu właściwie zostało potwierdzone również i to, że Czechosłowacja łączy się z pewną sferą emocjonalną. I dziękuję bardzo za pana obszerny komentarz. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby o coś zapytać, skomentować? Czy Rumcajs jest dubbingowany na Słowacji? Myślę, że nie. Temu cel nie ma nic ze Słowacji. No tak, ale dobre pytanie, czy w słowackiej telewizji jest dubbingowany, czy nie? Nie, nigdy nie. Odpowiem wam, bo słyszałem... Wszystkie te rzeczy, o których dubbingują, są fikcją i nigdy nie były prawdą. Mogę panu odpowiedzieć, bo słyszałem z dobrego źródła. Mówi pan Rudy Rochaczek, trener hokejowy, wybitna postać. Opowiadam, że właśnie na Słowacji, dzieci doskonale mówią po czesku, dlatego że właśnie dobranocki idą w wersji oryginalnej. A z czasem, jak idą dzieciaki do szkoły, nabierają inny nawyków i zaczyna się ten jakby to podkreślanie tożsamości, że coraz bardziej zanika u dzieciaków znajomość, biegła znajomość czeskiego języka, która związana jest właśnie z tym, że w dzieciństwie wczesnym chłoną dobranocki emitowane wciąż w oryginalnej czeskiej wersji. A ja uważam,
Jasne, może trochę tak, nie? Ale czasem była mocniejsza. Czeskie kliniki było więcej, nawet światowej literatury tłumaczonej, rozumiecie? No, rynek jest inny, no. To jest tak jak ja, dla mnie nie kupuję książki tu, nie? No, bo wie pani, no, jak ja mam dać minimalnie na Słowacji, dałem 10 euro, a tutaj sobie kupiłem Dedalusa u znajomych. Za 20 euro do tyłu. Tak jest. Taka jest prawda. Ja proszę sobie, że rynek tu 38, tam jest 5,5. Moi znajomi mają wydawnictwo, które dobrze leci teraz na topie. Absint, nie? Wydawnictwo, reportaż, literatura. Idzie im. Chwała Bogu, nie? Cieszę się z tego. A jeszcze takie inne pytanie. Czy nastawienie do Unii Europejskiej jest takie samo dalej, czy coś się zmienia, czy bo są te takie narodowościowe, wszędzie się pojawiają, no a... Myślę, że wiem, do czego pan teraz nawiązuje. Sprawa niechęci do Unii Europejskiej na Słowacji była jakiś czas temu medializowana z perspektywy słowackiej. I ówczesnej sceny politycznej jest to na pewno kwestia marginalna. Ale bardzo mocno nagłośniona, niestety. I na Słowacji są, po prostu boją się. Dziękujemy bardzo za wszystkie głosy. Myślę, że faktycznie będzie czas jeszcze, żeby sobie w kuluarach porozmawiać na różne ciekawe tematy. Natomiast ja już dzisiaj Państwa zaproszę na następne wykłady z serii 1918 Kultura Nowej Europy. Już 23 października we wtorek, nie w czwartek, tylko we wtorek, posłuchamy o Austrii. Powie nam o tym profesor Włodzimierz Borodziej. Następny wykład w listopadzie, w tym szczególnym miesiącu, profesor Andrzej Chwalba opowie o Polsce. Natomiast 6 grudnia, w czwartek, też oczywiście wszystkie wykłady są o godzinie 18, zorganizujemy wykład w ramach Święta Narodowego Rumunii wraz z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie i o Rumunii opowie nam pan Ireneusz Kania. Także serdecznie Państwa zapraszam. W przyszłym roku będzie też wykład o Węgrzech, o krajach bałtyckich i Republice Weimarskiej. I tak właściwie już w trakcie trwania wystawy, na którą też już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam, będzie można sobie posłuchać o tych Państwach. Jeszcze raz dziękuję za tę dyskusję, za Państwa głosy, za liczne przybycie i jeszcze raz dziękuję Pani Doktor za przybycie z Bratysławy. Dziękuję za to.